Najpierw masz mglisty pomysł, który zaczyna się krystalizować, nabiera kształtów i kolorów. Kuchnia z sercem domu. Wenus, zrobimy to dla ciebie. Kolejne 10 milionów dofinansowania inwestycji ze środków unijnych dostały Suwałki. Rewitalizacja starej łaźni, bulwarów nad rzeką oraz remont i modernizacja budynku dawnego Rokisu przy ulicy Noniewicza zostaną sfinansowane w znacznej części z zewnętrznych źródeł. Pierwsze zadanie dotyczy budynku historycznej łaźni, która zafunkcjonuje wkrótce jako obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby usług kultury i sportu. Drugie zadanie to rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza w bezpośrednim sąsiedztwie budynku starej łaźni. Prace obejmują m.in. wykonanie chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, nasadzenia zieleni z elementami małej architektury oraz oświetlenia terenu z iluminacją. Całkowity koszt tych zadań wyniesie ponad 13 milionów złotych, z czego trochę ponad 6 to właśnie dofinansowanie. Remont i modernizacja budynku po starym Rokisie to przebudowa ścian, stropów, posadzek, przebudowa poddasza i dachu, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, a także renowacja elewacji. Głównym celem tego projektu jest nadanie obiektowi Suwalskiego Ośrodka Kultury nowych funkcji społecznych. Całkowity koszt prac w tym budynku oszacowano w projekcie na niespełna 6 100 000 zł, z czego 3 700 000 to dotacja.